Yes. Tak? Czasem ta wiedza wedyjska. Sometimes the Vedic knowledge. Idzie równolegle, powiedzmy, z wiedzą na temat umysłu taką. Goes parallelly with knowledge about the mind. Taką medyczną, czyli psychologiczną. With the medical knowledge about the mind. Teraz powiedzmy, czytając powiedzmy książki, powiedzmy z psychologii. When z Wedy, when we read the psychological works or Vedas. Mamy tak jakby jakieś znajdujemy podobne po prostu rzeczy. We can find a things that are alike each other. Alike each other. I chodzi mi tutaj o to, że tak jakby. What I mean is Wedy sugerują, żeby. The Vedy gives a suggestion. Że dobrze jest po prostu dla umysłu, żeby panować po prostu nad emocjami. That it's very good for the mind. To be in control of our emotions. Nad emocjami, nad powiedzmy takimi wybuchem uczuć i tak dalej, i tak dalej. And expressing our feelings. Natomiast powiedzmy czytając książki powiedzmy z psychologii, one polecają. But if you read our psychological works. One polecają, żeby dawać upust tym rzeczom. They give the advice that you should let it go to your inner feelings. Że zbyt mocne kontrolowanie zmysłów. Too much controlling of your senses. Daje taki po prostu efekt wybuchu od czasu do czasu. Gives you an effect that you will erupt with your feelings sometimes. Jaka postawa nasza po prostu, że my mamy w ogóle po prostu zwracać uwagę na to, czy. What shall we do? What should be our position? Czy powinniśmy dawać upust po prostu emocjom? Should we let the emotions go out or should we keep them inside? Czy kontrolować? Chodzi o złość, o gniew. Yes, like anger, things like that. This is a very interesting question. Bardzo interesujące pytanie. And you will not be satisfied by the answer. I na pewno odpowiedź tą otrzymasz niezadowolić ciebie. For a very simple reason. Prostego powodu. What you got in your mind? To, co ty już masz w swoim umyśle? I don't know. Tego nie wiem. And what I think about this subject? Ale co ja myślę na ten temat? You not seeing it because it's. Nie widzisz tego, to ze względu na. It's coming from another experience of mine. Że to pochodzi z mojego innego doświadczenia. Therefore. Dlatego. It's very much a question which depends on. Więc to jest takie pytanie, które należy do tej kategorii zależnej od czasu, miejsca i okoliczności. Psychologists, they sometimes make generalized statements. Psychologowie czasami wypowiadają ogólne stwierdzenia. But they are not very wise usually. Ale zazwyczaj nie są oni mędrcami, że są oni osobami mądrymi. They base their experience on some chronological studies and comparisons. I wiedza opiera się na pewnych chronologicznych studiach i doświadczeniach. Psychologists and psychiatrists, they only deal with consciousness when there is some pathological alteration. Psychologowie, psychiatrzy zajmują się świadomością wtedy, kiedy jakieś obecne są zmiany patologiczne. Where is Vedic psychology? Podczas gdy medycyna psychologia deals with the healthy conditioned soul. Zajmuje się ze zdrową, ale uwarunkowaną duszą. So he's also conditioned. Ona jest również uwarunkowana. So that means he's also sick. Więc w pewien sposób jest można widzieć jako chorą. But from a different point of view. Ale z innego punktu odniesienia. So therefore. Dlatego. Whatever you may think about, or whatever you may hear about it, bez względu na to, co mogłeś na ten temat słyszeć, it is not complete. Te odpowiedzi, które otrzymasz, nie będą odpowiedziami pełnymi. Plus, psychologists, psychologowie, they are not accepting generally that there is a perfect solution for the mind. Oni generalnie, ogólnie nie akceptują, że jest jakieś doskonałe rozwiązanie problemu. I give you an example. Dam ci pewien problem. Dam ci pewien odpowiedź. Przykład. This is an orange. Tutaj masz
tego tą polarancję. Widzisz? So inside is Jews. W środku tej polarancji znajduje się sam. If I give you one, jeśli dam ci jedno, but the juice is already sucked out, ale już wysano z niej sok, it will not satisfy your necessity. To for twoich potrzeb, juice. To zaspokoi twoich potrzeb, ażeby napić się soku pomarańczowego. The orange juice of this, sok pomarańczowy znajdujący się w tym, is the analogy of the soul. Jest analogią duszy. You know that the natural scientists, wiesz, że naukowcy, którzy znajdują się naukami fizycznymi, they consider, uważają, that psychology, że psychologia, is a study of behavior. Jest studium zachowania. There is no soul for them. Dla nich nie ma duszy. Natural sciences, nauki naturalne, ignore the soul. Ignorują obecność, istnienie, egzystencję duszy. As soon as you bring in the soul, jak tylko wprowadzisz w te rozważania zagadnienie duszy, the natural scientist will say, ten naukowiec opowie ci, this is not science anymore. To już nie jest żadna nauka. Now you're going into religion. A teraz już udajesz się w sferę religijną. Or maybe you're becoming a parapsychologist. Ale może zostać parapsychologiem. In other words, innymi słowy, no shraddha. Żadnej wiary nie ma w tym zwartej. So they can also have an orange. Więc oni również mogą mieć taką pomarańcz. But nothing inside. Ale w tej pomarańczy nic się nie znajduje. The soul, dusza, provides, dostarcza, the healthy state of consciousness. Zdrowego stanu świadomości. When I say conditioned soul, kiedy powiadam dusza uwarunkowana, it is a person, jest to osoba, whose relationship with his body is excessive, and his relationship with his soul is under scored. Jest to osoba, której relacja z jego ciałem jest nadmierna, a której relacja z duszą jest niemalże nieobecna. So this conditioned situation, więc ta uwarunkowana sytuacja, that can be cured. Ją można uleczyć. In other words, innymi słowy, by understanding the soul, poprzez zrozumienie duszy, by understanding the faith, poprzez zrozumienie zjawiska wiary, of the relationship with God, oraz związku z Bogiem, to control the senses is a very bona fide method. A żeby kontrolować swoje zmysły jest właściwą bona fide metodą. It's taught by all the acharyas. Wszyscy acharyowie tego nauczają. All the yoga schools. Wszystkie szkoły jogi. All the ashrams. Wszystkie ashramy. All the monasteries in the world. Wszystkie klasztory na świecie. Sense control. Kontrolować zmysły. Discipline. Dyscyplina. Mind control. Kontrola umysłu. But it's part of a spiritual sadhana. Ale jest to częścią duchowej sadhany, duchowej dyscypliny. So to have a feeling, a więc posiadać takie uczucie, which comes from those psychologists, które pochodzi od tych psychologów, that this type of methodology, że ten typ metodologii, of repression, represjonowania, may cause an eventual chaos, może spowodować ewentualny chaos w tej osobowości. That is just a supposition. To jest po prostu pewne przypuszczenie. Because it would mean that every monk must go crazy. Ponieważ to oznacza, że każdy niech musiał być szaleńcem. Musiał szaleć. Because they're living a life of restraint. Dlatego, że oni żyją takim życiem pewnym ograniczeniem. Because the monks, they still have sex desires. Ponieważ mnisi nadal mają pragnienia seksualne. Prabhupada said, as long as you have a physical body, there'll be desires. Prabhupada powiedział, tak długo jak posiadasz ciało duchowe, tak długo będą w nim obecne pragnienia. Ciało fizyczne. But they are following a science. Ale oni po prostu kroczą śladami z nauki. Of utilizing this ochas, this sexual energy. Używając
używając tego odrzasu, tej energii erotycznej. In a very spiritual way, bardzo duchowy sposób, produkując higher powers of discrimination, wyższe moce rozpoznawania rzeczywistości. So therefore, when they hear this, dlatego kiedy oni słyszą o tym wszystkim, the so-called dangerous, o tych tak zwanych niebezpieczeństwach, pronounced by the modern psychologists, wypowiadanych przez nowoczesnych psychologów, it may not bring about a very satisfactory communication. To może prowadzić do tego, że między tymi dwoma grupami może nie dochodzić do zadowalającej komunikacji. Let's study more minutely. Przestudiujmy to bardziej dokładnie. What is a healthy consciousness? To oznacza powiedzenie zdrowa świadomość. What is a healthy responsibility? To znaczy zdrowa odpowiedzialność. And what does it do to people when they live this healthy way with restraint? I co dzieje się z ludźmi, którzy oni opuszczą te warunki poprzez ograniczenie? Then we can see that in sattva guna, wtedy możemy zobaczyć, że w sattva guna, a person may live very correctly. Osoba znajdująca się w sattva gunie może żyć w sposób bardzo, bardzo przykładny. But he may still feel some frustration. Ale nadal może odczuwać pewną frustrację. Like Śrīla Vyāsadeva. Tak jak Śrīla Vyāsadeva. He compiled all the Vedas. On skompilował wszystkie Wedy. And still felt frustration. Nadal czuł się frustrowany. Then he asked his guru. Zapytał wtedy swojego guru. Why am I not happy? Dlaczego nie jestem szczęśliwy? And he said. Jego guru odpowiedział. Because you have not glorified enough the Supreme Personality. Dlatego, że nie gloryfikowałeś w wystarczający sposób najwyższej osoby Boga. And because of that, you have missing something. Brakuje ci. So then, Śrīla Vyāsadeva, he compiled to Śrīmad Bhagavatam. Więc wtedy Śrīla Vyāsadeva skompilował Śrīmad Bhagavatam. And obtained his fullest satisfaction. Wtedy osiągnął kompletne samospełnienie, samozadowolenie. Now this is what I'm telling to you. Okay, teraz to jest to, co powiadam tobie. I mean symbolically. Oczywiście, powiadam to w sposób symboliczny. You have to compile the Śrīmad Bhagavatam. Musisz skompilować Śrīmad Bhagavatam. Then, wtedy, or maybe just recite it. Albo może je przepisać. Czy przedstawić. And then you will have to restrain yourself. I wtedy możemy stać się powściągliwym. Because the study of this holy book is teaching restraint. Ponieważ studiowanie tej świętej księgi naucza, jak opanować swoje zmysły. If you're a brahmachari, it's brahmachari restraint. Więc jeśli jesteś brahmachari, to będzie to takie ograniczenie za pomocą zasady, jak mają brahmachari. If you're grihastha, it's grihastha restraint. Więc jeśli jesteś grihastha, to do ograniczenia, jakim podlega grihastha. But in every case, ale w każdym przypadku, you will get such a wonderful higher consciousness. Osiągniesz tak wspaniałą, wysoką świadomość, that you can understand the very root cause. Że będziesz w stanie zrozumieć samą przyczynę of the material conditioning. Materialnego uwarunkowania. It's the lack of love. To jest takim z miłością. Psychologists don't accept that. Psychologowie nie akceptują tego punktu widzenia. Only half. Tylko połowicznie. Because they don't believe. Ponieważ oni nie wierzą. That there is something. Że jest coś takiego. Like eternal love. Jak wieczna miłość. And the medicine for conditioned souls. A lekarstwem dla uwarunkowanej duszy. Is the eternal love. Jest wieczna miłość. Not that you tell a brahmachari. Nie, że ty powiesz jakiemuś brahmacharinowi. Who feels a little unhappy. Który czuje się trochę nieszczęśliwy. Oh, you should have illicit sex, okay. Then you'll be fine. Powinieneś mieć niedozwolony sex, to po prostu poruszyć sobie wszystko i się będzie dobrze czuł. No. Nie. One of my godbrothers. Jeden z moich braci duchowych. He was 18 years old. Miał 18 lat. Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna, Krishna. Thank you for coming. All the best to you on the way back home. So he was, he had fallen into heroin. His father was a rich man. So he took the 18-year-old boy to the best psychologist. And the psychologist told him, your problem is you don't have enough sex. You don't have this sexual sensation. And then you're looking for a sensation by injecting heroin. He was top psychologist of Brazil. So in the material world, there's so many bogus philosophies. Jest tak wiele nieprawdziwych filozofii. And Freud. A Freud came in like the best of the friend for the lusty people. A pojawił się jako jeden z najlepszych przyjaciół dla ludzi ogarniętych pożądaniem. And people like Osho. A ludzie jak Osho. They were the ones who said yes. Mówili tak. We have to explore our senses. Musimy badać nasze zmysły. Let them exploit the whole existence to the maximum degree. Musimy wyeksploatować całą egzystencję, przeczytać destrukcję, całą egzystencję w całej jej totalności. And only when they are completely exhausted and tired. Dopiero gdy będą całkowicie umęczeni i zmęczeni. Then you can meditate in the Supreme. Wtedy będą mogli zacząć medytować o Najwyższym. Not true. Nie, nieprawda. Not true. But this is of course the world of cheaters and the cheated. No, tak wygląda świat oszustów i oszukiwanych. So, but if you study pathological cases. Ale jeśli będziesz studiował takie przypadki patologiczne. People are very conditioned situations. Ludzie mają bardzo, są w takich bardzo warunkowanych sytuacjach. Then you may find cases. Może znaleźć takie przypadki, where the repression, gdzie represjonowanie, is giving them some trouble. Może im przysparza pewne trudności. That is possible. To możliwe. But it doesn't defeat what I just said. Ale to nie zwalcza tego, co przed chwilą powiedziałem. It just means in conditional life. To po prostu oznacza no, formę uwarunkowanego życia. There's many stories to be told. Jest wiele historii na ten temat, które można powiedzieć. Like Mussolini. Tak jak na przykład Mussolini. He thought all of Italy loves him. On myślał, że całe Włochy go kochają. And when he was escaping, a kiedy uciekał przed partyzantami, then he came to a village. Więc przybył do pewnej wioski. And he said, and he needed help. On potrzebował pomocy. I think his plane had crashed. Aha, ponieważ jego samolot się rozbił w pobliżu tej wioski. And he said, please help me, please help me. Powiedział, proszę, pomóżcie mi. He said, why? Dlaczego? And he says, I am El Duce. No przecież ja jestem El Duce, jestem waszym razem. I'm Mussolini. Jestem Mussolini. He said, you're Mussolini. Aha, powiedzieli, aha, jesteś Mussolini. Oh, we were waiting to catch you. Okej, czekaliśmy na to, że złapać. And they hung him on his feet. Na stopy. In a tree. Na drzewie. And everybody peed on him. I każdy po prostu go obsikiwał. And finally they killed him, I think. W końcu go zabili, yeah. So that's how beloved he was. Więc tak to wyglądało, w jaki sposób go, jak bardzo był ukochanym. So we are in the material world, we are living in many illusions. Więc w tym materialnym świecie żyjemy w wielu iluzjach, w rozrzuceniach. And the only way out from that illusion. Jednym sposobem, żeby się wyrwać z tej iluzji, is the truth of the soul. Jest prawda duszy. There is no other way out. Nie ma innego sposobu, żeby się z tego wyjść. No therapy. Żadne tam terapie.
But they can give some relief. Okay, mogą ci, mogą przynieść ci pewną ulgę. So when the Shastra say something, I think. Więc kiedy Shastra coś powiada. I believe they know what they are saying. Ja wierzę w to, że one wiedzą to, co mówią. I believe it is a well-proven system. Ja wierzę w to, że jest to dobry, wypróbowany system. And generally, i ogólnie, you will find that modern science, odkryjesz, że nowoczesna nauka, in their discoveries, w jej odkryciach, always confirm what the Vedas say about zawsze a certain topic. Zawsze potwierdza to, co Wedy mówią na temat pewnych zjawisk. Even if they doubted it for a long time. Nawet jeśli wątpili w to przez długi czas. Finally they come to the same conclusion. Ostatecznie dojdą do takich samych wniosków. You know the main important thing. Wiecie, taką główną, ważną rzeczą jest. It's called mind over matter. To się nazywa mind over. Materia znajduje się, umysł znajduje się w ponad materią. And they say, i oni mówią, mind under matter. Materia, umysł znajduje się pod materią, pod władzą materii. How to understand? How to make them reason? Więc jak można uczynić, żeby to zrozumieli? Jaki to sens ma? Myślę, więc jest to coś w stylu. He says that it can be done if we accept this Cartesian thought that I think, that means I am. Im więcej myślisz, tym jesteś bardziej sobą. If you more think, then you are more yourself. Virtual. It's a virtual thing. In the process of bhakti, we are worshipping something that is called. W procesie bhakti robimy coś, co się nazywa. Jnana-sunya. 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 The Jnana-sunya bhakti is that love which does not depend on too much thinking. Jnana-sunya bhakti jest tą rzeczą, która nie zależna od zbyt dużego zbyt dużych rozmyśleń, zbyt dużego myślenia. I don't know if this answer has satisfied you. Ja nie wiem, czy ta odpowiedź jest zadowoliła. To może jeszcze taki krótki ten, bo generalnie mi chodziło o to, że na przykład czytając. No generally, what I meant was that when reading, że czytałem na przykład psychologię, próbowałem zrozumieć. When I read the psychology, I tried to understand działanie swojego umysłu, how my mind is functioning, który czasem zawodzi na przykład w sytuacji. That sometimes he fails in some situations. Wyboru w bhakti yoga. Well, I have to choose between the bhakti yoga, między tym co czuję, between that what I feel, a tym co powinienem robić, and between that what I should do. Czyli tak jakby to co my musimy na przykład robić zgodnie po prostu z zasadami. So that what we have to do wyłącza nam czasem in accordance to our principles. Wyłącza nam czasem instynkt samozachowawczy. That sometimes it will switch off our self instinct. Self-defensive instinct. I w tym momencie na przykład nie wiem, narzucamy sobie zbyt duże na przykład standardy. And then we put on ourselves to high standards of behavior. In Bhakti Yoga. Co zabija w nas po prostu entuzjazm. Which kills in us our enthusiasm. Pytanie jest takie. And the question is. Jak dokonywać po prostu wyboru, co czujemy. How should we make a choice between what we feel and a tym, co powinniśmy robić. And what we should do. I
I would only answer that question in a private platform. Mogłbym ci odpowiedzieć na to pytanie tylko w prywatnej rozmowie. Okay. This point, after a person explains to me what's happening to him. Ponieważ jeśli jakaś osoba wyjaśni mi precyzyjnie, co się z nim dzieje. Okay. And after that, i dopiero wtedy, maybe, może, I understand what's going on. Mógłbym w stanie zrozumieć, o co tutaj naprawdę chodzi. Okay. At least then I can try. Wtedy przynajmniej będę mógł próbować to compare. To porównać, aby porównać what he or she tells me. Co on albo ona mi opowiada. With my own life. Z moim własnym życiem. With my own experience. Moim własnym doświadczeniem. And maybe. I wtedy może I can even give some good advice. Mógłbym, może byłbym w stanie dać jakąś dobrą radę.